Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku The Quarry. Jak to będzie po polsku? Czym to będzie The Quarry? Nie wiem, wykopalisko? Zobaczymy, jaki to będzie miało związek potem z fabułą tej gry i obozem letnim? Nie wiem, przekonamy się. Moi drodzy, lecimy dalej. Pulsomierz jak zwykle pewnie pokaże najwyższe wartości na samym początku. Zaczynam się zastanawiać, czy jest w ogóle sens go mieć, bo potem okazuje się, że ja tak naprawdę się nie stresuję. Jeszcze będziecie mnie oskarżali o jakieś niestworzone rzeczy, że o, niby się boi horrorów, a w ogóle się nie boi. Ja was znam i jesteście do tego zdolni. Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie pierwszego odcinka. Lecimy dalej, kontynuujemy historię. Mamy w tej chwili Jacoba. Widziałem wasze komentarze na temat napisów. Na razie usunąłem tło i dodałem imiona do postaci. To będzie też dla mnie dobre, bo mam złą pamięć, jak się domyślacie. A dzięki temu wiem, że to jest Jacob. A laska, z którą gadał, to Caitlin. Czy to zapamiętam? Zobaczymy. W każdym razie zostawcie lajka. Ja zabieram się za przeszukiwanie okolicy. Nie jestem pewien, jakie będzie miało później znaczenie to, co przeżywaliśmy na początku. Mam wrażenie, że Laura jeszcze gdzieś tam może być żywa, ale ile w tym prawdy, to się jeszcze okaże. Badajmy zatem ślady na ziemi. Hey. This is Emma's. Bransoletka Emmy, co? O cholera, już wybrano ścieżkę? Nie! Te wszystkie rzeczy, które mówią o wybranej ścieżce, mnie totalnie stresują, bo mam wrażenie, że podejmuję więcej decyzji niż planowałem. Tutaj jeszcze jakieś śmieci leżą, a dzieciaki. Naprawdę, nie można liczyć na... O kurwa! Fuck you, you spider fuck! Pajęczy zjebie. Pająki są spoko, no ale... Rozdeptać? Nie, nie będziemy deptać pająka, niech sobie żyje. Nie wiem, może później wróci i ugryzie jakiegoś naszego przeciwnika na śmierć. Na to liczę. Dobra, może ten pająk trochę mnie zestresował. Nie będziemy deptać pająków, nie wolno deptać pająków, one są dobre. Póki nie jest na moim suficie, a kiedy się odwrócę, nagle nie zniknie. Ja mam dobrą relację z pająkami. Niech sobie żyją, nie mam z nimi problemu. Tak więc no, zobaczymy, co jeszcze z tego wszystkiego wyjdzie. Czy Laura powróci? Co się stanie z naszymi tutaj counselorami, nie wiem, opiekunami obozowymi? Teraz, kiedy już wszystkie dzieciaki pojechały. Cóż, Jacob. Chuj mnie to obchodzi, że ty nie masz humoru na czytanie znaków. I ja mam i będę czytał. Wiecie, w tej chwili mam wrażenie, że oni powinni się stąd zbierać. Wyjeżdżać już, no bo obóz się skończył, to co oni tutaj mają dalej robić? Ale jednak siedzą, tak więc sprawdźmy, jakie mogą być ich powody przesiadywania tutaj. Nie jestem pewien, czy ja mogę jakoś przyspieszać w tej grze jakimś... O, lewym tym? Dobra, lewym bumperem chyba. Witam, panie kolego, kim pan jest? Wyalienowany jakiś. Hey, what do you listen to? Wiadomości, słuchaj, jebanie, co okej. Okay. No dobra, cóż, pewnie liczył na wykonawcę, utwór, płytę i rok powstania. Ewentualnie inspiracje, wiecie, muzyczne friki już takie są. No ale cóż, no nie dostanie od niego żadnych informacji. Gość sobie będzie słuchał o wypadkach na autostradzie. Jeśli lubi, to proszę bardzo. Powiedzieliście mi, że już ominąłem jedną kartę Tarota. Rozumiem, że z nim nie pogadam po prostu. A może jak spróbuję jeszcze raz? Stanie się to samo, czy... Tak, stanie się dokładnie to samo, okej. Okay. Nie będę już dalej próbował. Troszeczkę upiększyłem kamerkę, bo robiłem to wczoraj wszystko na szybko, żeby tylko się odpalić z pierwszym odcinkiem. Dzisiaj już wygląda to, myślę, lepiej. No i co? Dobra, idziemy po te torby. Zobaczymy, jak bardzo się tutaj zawiąże akcja. I jakie nieprzemyślane wybory będę podejmował. Ostatecznie wiecie co, nie mam tutaj super ciśnienia, że muszą absolutnie przeżyć wszyscy, bo inaczej się pochlastam. Najwyżej sobie drugą serię zrobimy z alternatywnymi wyborami. Zobaczymy, jak to się skończy dla mnie, kiedy będę teraz grał, ale kto wie? Kto wie? Może jakieś lustrzane playthrough zrobić później, czemu nie? Hey, are you guys gonna help with the bags or what? You know, I was actually just working on fixing the door. It's... Dylan, come it's on. Broken. Dylan, please. I can't. It's. I gotta get the last bags What's in there. Come wrong on. With this thing? It's just Dylan, please. Sorry, bro. Ja rozumiem żarty żarcikami. Plus Jacob ma czapkę z daszkiem odwróconą do tyłu. Pierwszy znak duszbageriozy. No ale no, kto wie, może jednak są dobrymi ziomkami i tak sobie tylko śmieszkują między sobą. Mogę się włamać przez okno? Daj mi kurwa te torby teraz. Albo cię zajebie. Może to Dylan. Nie, Jacob zabija. Nie wiem, ktoś tu pewnie będzie zabijał. Ostatecznie mówiliście, że jesteście źli na to, że fabuły wszystkich horrorów muszą być takie kurwa same. Durne nastolatki podejmują najdurniejsze decyzje. No ale cóż, no. Dla mnie to jest dobra zabawa. Patrzeć, jak oni tutaj odpierdalają jakieś maniany. Chociaż gorsza zabawa wynika z tego, że to ja kieruję ich krokami.
i to ja podejmuję potencjalnie odbierające bądź dające życie decyzje. No widoczki są piękne, muszę przyznać. Gdyby nie ten aspekt mordu, to bym chciał tu wakacje spędzić. Dzięki w ogóle za informację, moi drodzy, na temat tego, kto gra policjanta. Jest to, nie pamiętam imienia, Ted Raimi, brat Sama Raimiego, który reżyserował Spider-Many, ostatniego Doktora Strange'a. I faktycznie, kojarzę go, nawet miał rolę w Spider-Manie i jego twarz chyba stamtąd właśnie kojarzyłem. No dobra. Skill. Kolega Kutas nie chciał nam drzwi otworzyć, więc penetrujemy domek od boku przez okno. Dobra, co my tu znajdziemy? Powiedzieliście mi, że ominąłem już jedną kartę Tarota, dlatego to, nie wiem... Horror. Przeklęta baba powiedziała mi, że nie ma mi nic do powiedzenia, bo nie znalazłem karty, więc będę się teraz starał skupiać na eksploracji, ale też nie chcę spędzać całego odcinka na po prostu łażeniu i dotykaniu każdej ściany na wypadek, gdyby się coś tam miało pojawić. Tak więc bear with me, nie dźwiedźcie ze mną, ponieważ fajnie by było jednak zbierać te karty Tarota, no. Mogą dać kluczowe informacje na temat tego co się może wydarzyć. Tutaj jakieś bo to biblioteka. No muszę wam przyznać, naprawdę mam ochotę pojechać w to miejsce, jak teraz obserwuję. Wygląda bardzo, bardzo ładnie, spokojnie. Łono natury. Piękne wnętrze, stołóweczka. Kurwa mać, nie wiem gdzie będą te torby, ani nie wiem z czym mogę wchodzić w interakcję. Czemu wejście na górę jest zawalone meblami i torbami? No tu są torby, kurwa nie zauważyłem. Chciałem pozwiedzać trochę bardziej dookoła. Nie, dobra, nieważne. Dlaczego jest zabarykadowane wejście na piętro? Nie wiem. No dobra, wygląda na to w ogóle, że się zbieramy. Wątpię, żeby nas, jakby, nie wiem, coś miało mordować po powrocie do domu, to musi mieć miejsce tutaj, więc jakby, co się stanie? Alright, got the bags. Great, all by yourself, huh? Yep. Guess you're gonna have to get used to that. Oh my god, you are so mean. At least I'm honest. Oh, okay, here we go. Ta nam normalnie ciśnie knagę, bo laska z nami zerwała. Żartobliwie czy defensywnie? No może nie bądźmy takim kutasem zawziętym. Oh, okay, so now I'm the one who's not telling the whole story, huh? Oh, well, this is the bait I just gotta take, Jake. Oh. Oh, sorry, I just got so distracted about that rhyme. I forgot what we were... Oh, no. You were telling me how you totally have a thing for Ryan. Wait, are we talking about Ryan, the sailing instructor with the sexy brooding loner thing that totally doesn't do anything for me at all? Knew it. Who said I was hiding that? I'm not. I'm just saying, you know, I feel like if you really did like the guy, you would have made a move by now. No, mom. So she really just dumped her ass, huh? I don't... Okay. Her whole thing is like, how are we gonna make this work? Different schools, blah, blah, blah. My whole thing is like, you know, maybe long distance, blah, 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 blah. And she was just like, Jacob. She gave you the look, huh? Yeah, do not pass go. Man, she just got you wrapped all the way around that dainty little finger of hers. How does she do it? Dzielnie, bądźmy dzielni, jesteśmy mężczyzną. Seriously, come on, she's right. It's just like a stupid summer fling. What else did I think was gonna happen? Let's see. Love, stability, engagement, marriage, house, kid, affair. Kid, divorce, loneliness, child support, visitation lawsuit, surprise reconciliation, emptiness, retirement, grandkid, nursing home, and finally, dying in each other's arms and then being buried in each other's arms like those thousand-year-old skeletons they dug up in Rome or something. Wow, Caitlin, pięknie to zaplanowałaś. Oh, shit, I'm sorry, that was Ryan and me. Let me see. Ah, here it is. Yours just says... Roadhead. Oh, actually, that's just a generic on my list. Seems legit. Oh, Caitlin. Okay, so are we sure nie jest przekonana. Fuck. Roadworthy? We'll take a look. It better be. One more night in the great outdoors might actually kill me. Hey, what doesn't kill you will make you stronger. Well, I haven't killed you yet. And you're still pretty pathetic. Hey, shut up. Dobra, czas na minigierkę naprawienia samochodu.
Czyli jak każdy facet, popatrzymy się na niego, okay. A potem zadzwońmy po mechanika. Total hypothetical, but if I was like a huge asshole and I wanted to break down the van so we'd have to spend another night here, what exactly would I need to do? Well, you'd probably break the fuel line or, I don't know, rip out the rotor arm. And yes, that would make you a total asshole. Okay, and what does a rotor arm look like again? It's like a arm that's all rotary. You know, it's under the little black dome with the leads poking out. You do realize that even if we somehow did get stuck out here, one more night with Emma wouldn't make a difference. Trust me. Czyli ona tu jest nadal, yeah. Okej. Okay. Myślałem, że już pojechała, nie wiem czemu. Sure. Jezus Maria, Jakey. We'll just have to find out. Naprawdę zmotywowany jesteś, żeby tutaj jakiś przerwi... O nie! Nie no, słuchajcie. Auto może się kurwa przydać. Nie będę niczego przerywał. Jeżeli mam coś tutaj zrobić, to coś, co dam radę tu z powrotem umieścić. Ale widzę, że nie dostaję wyboru, czy chcę sabotować ten... Dobra, wszystko już jest jasne w takim razie. Gość chce zaruchać, ewentualnie ludzik w samochodzie. Dobra, bo jeszcze mi tutaj cofnie, znaczy skończy się czas. Dlatego jest gotów zasabotować wyjazd z tego miejsca. Dobra, palec rozdzielacza zatem. Dlaczego palec? Palec rozdzielacza? Tak to się nazywa? Mamy tu jakiegoś mechanika znawcę? Come on with me, buddy. I'll put you right back tomorrow. No harm, no foul. No właśnie, o tym mówię, nie? Biorąc pod uwagę, że wiem, co tutaj się szykuje prawdopodobnie. Why do they look like they're up to something? Lepiej zrobić coś, co dam radę naprawić. No, dude, please, don't. Oh, Nick! Jakie skurwysyny z nich są, nie wierzę. Oczywiście moja niezwykła zręczność pozwoliła mi go złapać, ale... Oh man, good sight. Freak. Nick i Dylan? Chyba drugi, nie pamiętam. I wish I had some singles. Freaks, surrounded by freaks. Dobra, nie, chyba jednak całkiem się ziomeczkują ze sobą. I'm gonna get the whole no technology thing, but take me back, world. You would have thought Mr. H could have, like, charged up our phones, like, a little bit. Nothing's ever your fault, is it? A, czyli my jako opiekuni też nie mieliśmy dostępu do telefonu. Unless, of course, is being dumped an emergency. No nie, wszyscy wiedzą. Dobra, Nick ma krótkie włosy, Dylan ma długie. A, bądźmy przyjaźni. Jakby wiem, że z nich są kutasy, ale nie bądźmy autentycznie zirytowani. Okay, well, at least I had a relationship this summer. Uhu, damn, now we burned. Yeah, well, maybe not everyone is looking for a hookup. Okay, let's Dylan open a little dick swing and get this show on the road, huh? Where's everybody else? Why would I know that? Sometimes you know stuff I don't. Look, I don't even know how to respond to that. Właśnie, co to za text? You're way smarter than me, and you're a super hot stud who gets any chick he wants. Okay, yeah, keep dreaming, Junior. Słuchaj, Nick, no ja ci powiem tak, prawdą jest, że mogę mieć każdą laskę, nie? Po prostu nie każdą da się utrzymać, nie? Tak wygląda życie. Lodzik w samochodzie to czasami naprawdę wszystko, na co facet może liczyć podczas letniego romansu. Nie, nigdy nie miałem letniego romansu. Nigdy nawet nie miałem niczego, co można by romansem nazwać. Czy to jest Abigail? Jezus Maria, ile postaci! Mój mały mózg youtubera, kurwa, i moja ADHD zderzają się jak auta na autostradzie, kurwa, w ogromnej kolizji. Nie jestem w stanie przemielić takiej ilości informacji naraz. Dobra, Abigail, czerwone włosy, alternatywka. Gradient na głowie. Umrzesz pierwsza. Nie, ona w sumie wygląda na taką, wiecie, samotniczkę, która będzie gdzieś z boku. Czy Emma to jest ta, która wygląda na... Do góry! Czy to jest ta, która wygląda na plakacie jak Tyrese? Chyba to ona. You're about to get your phone back, aren't you? Let's go collect our bags and away from this mosquito-infested backwoods dump. Door's locked, bags inside. Fuck me. Yep. Well, it's obvious what we have to do here. Czas się włamać. Shape our destiny. Then by shape our destiny, I mean shape our way through this crappy lock and grab our bags. Zostaw torby, włam się. Kurwa, lecimy! Letnia przygoda. Okay. Fantastyczna przygoda. We better not get in trouble. I won't tell if you won't tell. Mr. Hackett's gonna find out. So what? Pan Hackett wydaje się być dość enigmatyczny. Have you ever seen a bear in these woods? No, but that doesn't mean they're not out there. Ja powiem tak, przydałby się teraz tutorial z YouTube'a, jak otwierać zamek. One, two, zrobiłem w chuja i tak naprawdę są otwarte.
Wow, to dopiero dojebany zamek. Nie trzeba było zbyt dużo siły, żeby tego, pokonać. Emma jest dumna. Oh my god, relax. It's not like we killed someone. All right, well, I'm just gonna take another look around, make sure we didn't miss anything. Go nuts. O, widzicie? Kolejne potencjalne miejsce do znalezienia itemów. Czytam, dowodów, poszlak, wskazówek. Jest tutaj tego trochę. This was little Izzy's. Nie, proszę, nie dodawajcie mi jeszcze imion dzieciaków, które były na obozie. Naprawdę tego nie potrzebuję. Zatrzymaj, zostaw. Dobra, zatrzymam, nie wiem. Może jakoś jej to jeszcze kiedyś oddam. Chociaż kurwa jest opcja, że co jeżeli na przykład będzie jakaś sytuacja, kiedy muszę być cicho i królik nagle się aktywuje? A co jeżeli będę miał opcję rozproszenia kogoś, używając królika? O! Chociaż on jakby odzywa się od razu, jak się ten sznurek naciągnie, więc nie wiem, jak dobrze to podziała. Prawie jak rzucić w przeciwnika granatem, który wybucha, jak tylko wyciągniesz zawleczkę. Can't believe I'm actually gonna miss all those lumpy, loose springs. Kurde, mimo że dobrze by zrobiło takie odcięcie od technologii, po prostu wyjechać, jedyne co mu zrobić wieczorami to śpiewać kumbaya przy ognisku. Why would this place be in the news? Umierać w lesie, kurwa, zagryziony przez dziki i wilki, a wieczorem czytać książkę. Skrawek lokalnej gazety, North Kill Gazette, nie wygląda na nowy, pisze tu coś o pożarze. Czyżby doszło tu do niego, tu w Hackett Square, Freak Show Goes Up in Flames. O, duchy cyrkowych potworów. Zaczyna się wszystko układać w jasną całość. No dobra, mamy królika, nie wiem jaki będzie z niego profit, nic więcej tutaj nie znajdę. Wychodzimy zatem na zewnątrz, Abigail. Dobra, Abigail, Caitlin, Emma. Jacob, Nick i zapomniałem tego długowłosego. Dobra, dokąd ja się teraz mogę wybrać? W ogóle ładna ta gierka jest. Mamy taką oczywiście bardzo blisko ustawioną kamerę. Już tak klasycznie. Ale hej, może coś tutaj się znajdzie. Chuj wie, gdzie mogą te karty tarota leżeć, dlatego wolę sprawdzić absolutnie każde miejsce. I tak, lewym bumperem przyspieszam. Nie mogli wybrać głupszego przycisku na przyspieszanie jak lewy bumper. Uuu, siema kruku. A co ci kruk, rozjebie klimę? Czy co to jest elektryczność? Prowadzi do tego tutaj normalnie jakiegoś transkonwertera. Dobra, jak już ruszyliśmy dubsko, no to pozwiedzajmy inne domki, może damy radę. O! Aha, popatrzymy sobie do środka. O, Dylan, właśnie, Dylan, czyli to jest radio, no dobra. Dobrze wiedzieć. A co jeżeli gdybyśmy tutaj nie przyszli, kruk przegryzłby kable, a my nie mielibyśmy jak wezwać pomocy? Czy tam coś było? Czy tam coś będzie? Abigail. Dobra, nie, na razie się wydaje tutaj być dość spokojnie. Nie ma tu jakichś ukrytych, kurwa, kart tarota? Coś takiego, wywrócone drzewo, które przepowie mi przyszłość? Chociaż oglądanie w tej chwili, nie wiem, scen mojej śmierci przyszłej nie będzie najprzyjemniejsze. Ale wydaje mi się, że trochę inna tutaj jest konstrukcja. Mówiliście, że ta zaczarowana stara baba na koniec będzie mi jakby interpretowała karty tarota. Więc może zamiast tak jak w Until Dawn, gdzie znajdowałem te totemy i widziałem taką krótką wizję, będę dostawał informacje w stylu może na przykład narratora z Dark Pictures. Która zależnie po prostu od tego, co znajdę, co mi się uda znaleźć, będzie mówiła mi. Jakie rzeczy mogą się wydarzyć? Uuu, nagrywandor! To jest kurwa piosenka obozowa, naprawdę? Zresztą ja bym chyba stracił rozum, gdybym miał słuchać takich rzeczy cały czas na obozie. Dobra, na razie wydaje mi się, że niewiele tutaj rzeczy jest ciekawych do znalezienia. Chyba, że to urwane drewno! Nie, dobra, bez znaczenia. A nie oddam swojego życia w ręce losu, moi drodzy. Wezmę je w garść i zgniotę jak pomarańcze. Ale to będzie przynajmniej moja pomarańcza. Będę ociekał sokiem śmierci, czyli krwią. Nie wiem, czemu takie pojebane analogizmy tutaj robię, ale... Działa, działa, ma to sens. Hajpuję się wewnętrznie na walkę o własne życie. Wczoraj widziałem już, kurde, streamy wszędzie z tego The Quarry i dużo ludzi... A, dobra, tam Meleksiora mamy, żeby odjechać. No to przepatrzmy jeszcze inne miejsca, które tutaj są. Swoją drogą, uwaga, mamy mapę tego obozu. Domki obozowe, to jest to, gdzie jestem tutaj teraz. Tam mamy radio, te wszystkie domki
nie wiem, basen z jakimś większym budynkiem, a tu mamy miejsce, gdzie jest reszta, a te dwie są tutaj. Mieszkają w domkach pod nadzorem pomocnych wychowawców. Pomocnych, tak. Duże drzewo rosnące pośród domków symbolizuje rozwój wszystkich uczestników obozu, dążenie do zostania hakeciarzami. Okej. Okay. Dużo tych lokacji jeszcze będzie, ale że mam mapkę? Ale jestem pod wrażeniem. No dobra, dobra. Zanim stąd wyjedziemy, jeszcze chcę zobaczyć, coś tutaj się ciekawego nie znajduje. Do niej jeszcze nie idziemy. Tutaj jakaś tablica. Co mi ona powie? Co powie ona mi? Shooting Stars. Punktacja dla dzieciaków? Może dla nas? Caitlin, Jaden, Chesney. Caitlin? Opiekunka. Jakieś takie wschodzące gwiazdy są tutaj wypisane, więc nie wiem, co to ma do końca oznaczać. Tam są domki, a tutaj mamy to. To mi wygląda zdecydowanie na jakiś basen. Mogę tutaj wejść. Nie wiem, może zbieranie jakichś informacji tutaj będzie profitem dla mnie. Basenik całkiem sprawny. Kurde, no fajnie tutaj jest. Są takie obozy dla dorosłych organizowane. Jedziesz sobie, poznajesz ludzi, walisz wódę, pływasz w basenie, chodzisz na wycieczki. Pewnie są, ale mam wrażenie, że ludzie jeżdżący na takie obozy to specyficzna grupka samotników musi być. Dobra, idę do ciebie w wielkim tempie. Emma? Ready to roll? Chyba ta. Tak, dobra, entuzjastycznie. Let's do it. Finally. Meleksy. Nigdy w życiu meleksów nie jechałem, chociaż tyle ich po Krakowie zasuwa. Time to let loose and vamoose this caboose. Pomów drogę temu trampki na nogę. Why are you so dramatic? Nie lubię trampek. Confident. It's just acting. It's what the people want. So you're faking it? I mean, in a way, faking it is just being yourself. But louder. You should try it sometime. You never know who you might impress. No, it's too late now anyway. For what? You and Nick? Oh. You put yourself out there. Ona chciałaby trochę normalnie rdzy do piwnicy, znaczy rdzy w swojej piwnicy użyczyć długowłosemu. Nice steering, Tex. Jinkies. Co by się stało, okay, so gdybym wjechał na kamień? Pękła była opona. If I were to put myself out there, what if he ends up being a dud, kind of like you and Jacob? He's actually really sweet. O, ona też chce. Then why'd you quit it? Summer fling. We're going to school like four states away. He gets it. Yeah, sure. But that's us. You and Nick could be different. Why don't you get his handle? Hit him up. Oh, I already have his email. It was in the packet they gave to us on the first day. Coś jest strasznie tak z twarzą tej Emmy. Ma bardzo mobilne usta. Chociaż... No dobra, czyli mamy blond seks bombę, łamiącą serca mężczyzn. Powrót do głównego, droga z widokami. Kurwa, z jednej strony kusi mnie ta droga z widokami, ale mam wrażenie, że to się źle dla mnie skończy. Ale wiecie co? Jolo, kurwa, jedziemy, droga z widokami. Sure. What's the co cię nie zabije, to cię wzmocni. No technology. I kind of thought it was nice to be offline. Ugh, I didn't. Plus my subs need me. O nie! Ona jest kurwa influencerką! Mogłem się domyślić. Nie no, muszę być wspierający, sam jestem influencerem. Wy też byście bez mnie nie przeżyli, wiecie o tym. Abby, was that a compliment? Your charm is infectious, what can I say? I'd subscribe. You better. As soon as you get home, sub, share, smash that like button. The holy trinity. Okay, well now I'm really regretting it. Oh no, you love me. No nie, przestaję ją lubić, bo... Oj. The island. Właśnie, coś jest podejrzanego z tą wyspą. Is that smoke? Oho! Oczywiście, że coś wypatrzyliśmy na naszej trasie. It looks pretty contained. It's probably just Mr. H burning some stuff before, you know, he closes camp for the summer. Yeah. Speaking of which, we should probably, you know, get back. Oh yeah, worried Nick's, you know, gonna leave without you. Well, no, they're probably like all waiting for us.
Mhm. Everyone's waiting for us. Spoko, Abigail. Nick. Waiting for you. Jeszcze posmakujesz jego twistera, nic się nie bój. Samochód nie działa. Ale Caitlin dobrze o tym wie, aczkolwiek też chyba jej nie do końca... Oho, co my... Nie, to kurwa kawałek drewna, myślałem, że jakaś postać. Caitlin wie, że Jacob chce, znaczy już właściwie rozbroił samochód jakoś specjalnie i to nie przeszkadzało, więc zobaczymy, do czego to doprowadzi. Dylan! Dylan, Dylana mi będzie najgorzej zapamiętać. Krótko włosy, tak. Oh, fuck me. Oh, idiot. Does nobody own phone chargers anymore? There's no signal out here anyways, dude, okay? This place is like patchy as balls. Your balls are patchy? What? No. It's okay, I'll just go get some juice from Mr. H before we go. Ew. Dawaj, Dylan, idź zaciągnąć trochę od pana H. Hmm? Hey, Nick. Hey, where were you guys? Wouldn't you like to know? Ignore her, please. Let's go. Just gotta get these bags up onto the... Oh, hey, here, let me get it for you. I can take care of my own bag, thank you. Are you sure? Because, I mean, it's really not that big of a deal. She can take care of her own bag, thank you. We can both take care of our own bag, thank you. Oho, drużyna niezależnych kobiet. Najbardziej nieprawdopodobne przyjaciółki. Cool. Razem będą zwalczać demoniczne zło w lesie. Jedna i druga, nad wyraz pewna siebie. Trącić? Aha, żeby poszedł ten. Trącić. Dawaj, dawaj, leć tam. Machnij włosiwem. Hell yeah. Bycie spadką, to jest to, co robię najlepiej. Jak mu kurwa rzuciła tą torbę do siebie. Masz, psie, bierz. No dobra, okej. Okay. Czerwona leci na długowłosego. To będą pseudonimy. Influencerka pewnie chciałaby, wiecie, polizać jeszcze trochę Big Milka. No ale po co, jak tylko i tak się rozstaną. I'm here. Ryan, dobre. Jest jeszcze Ryan, bardzo mroczny. I was listening to a podcast. Czyli to nie były wiadomości. Oh, podcast, nice, that's cool. What's it about? Chodziło o opiekuńcze. Ewidentnie Ryan nie lubi trybiania nosa. You should listen to it. Ghosts. Ghosts? Yeah, well, all sorts of cryptozoology, really. The episode I was listening to was actually about this place. Oh, yeah, yeah. The one that you were talking about to the kids at the campfire. The Hag of Hackett's Quarry. Oh, yes. Wiedźmy. What's the Hag of Hackett's Quarry? You don't know about the Hag of Hackett's Quarry. If I did, would I be asking, dumbass? No, 30 lat temu spalili tutaj 40 kobiet. Zaraz przed tym domkiem. Can we just please stop saying the Hag of Hackett's Quarry? It's just this campfire story for the kids. It's there's supposedly an old woman who died in a fire a few years back. She haunts the woods looking for her lost baby boy. There are like reports of whisperers or whatever, and this figure that floats around, you know, textbook ghost stuff. Some people say that if she catches you alone, she'll try to turn you into her son or kill you or something. I don't know. It's never really been clear. Anyways, Hag of Hackett's Quarry. You made that up. It's right here in the podcast, man. Cool story, bro. I ten chłop zmarnował całą baterię na słuchanie, kurwa, podcastów. Lepsze niż twoja, żebyś widział dzieciaki. Bądźmy wspierający. Ryan chyba potrzebuje wsparcia, bo jesteśmy taki cichy na uboczu. You gotta be careful with this stuff, man. This shit's true. Come on, dude, bullshit. What's the holdup, hacketeers? Yeah, nearly done, Mr. H. Up to it. To jest szef. Get those butts in gear. Boże, kurwa, ile imion. Yeah, to liberate some luggage. Shut up. Maybe if somebody didn't spend so much time trying to impress the ladies with all his ghost stories. You asked. Ghost stories? The Hag of Hackett's Quarry. Oh!
Hey, you still have the van key, Mr. H? Czekajcie, zrobię jedną rzecz, bo ostatecznie stwierdzam, że jednak wyłączyłem tak testowo to tło, ale myślę, że jednak dobrze będzie, jeżeli się będzie takie półprzezroczyste znajdowało. Well, yes, I do. You know, I'd lose my head if it wasn't stuck on. Back to the office I go. Give me a hand, would you, Ryan? Oh, okay. Yo, Mr. H. Ryan ma taki potężny głos. What's up, DJ Dylan? Any chance I could get a little charge? I want to have some tunes for the road. No can do. WTF? Dlaczego, kurwa? Come on, that's like super unchill. Hey, dude, I'm like the chillest flippin' bro in the whole world, man. I just need some tunes for the ride, man. All right, that's enough. 5 minutes? Like 5 minutes, that's all I need, man. You said no, Dylan. Oh, nie. Yeah, I know, but I was just... Dobra, Ryan chyba bardzo lubi pana szefa. Meet you in the van. Okay. Mają jakąś bliską relację. Oh. Ja chciałem tylko, kurwa, podładować sobie telefon, żeby muzę mieć, a ci już tutaj będą, kurwa, myśleć, że ja knuję jakieś nikczemne rzeczy elektroniczne. Chris, I'm actually glad we got a moment to talk. I'm not fired, am I? No, it's just, you know, about the whole thing with the... O co chodzi? Hold that thought, partner, I'm gonna have to take this. Dlaczego Chris, szef, miałby być zwolniony? Chyba, że sobie jaja robił. Sorry. Hello. Dawaj Ryan, dawaj Ryan. Nie, 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 trzeba go podsłuchać totalnie. What? Nie bez powodu chciał, żebyśmy wyszli. They're almost out of here, all right? You're cutting it pretty close. We don't want to have. Just hold your damn horses, all right? Everything's A-OK on this end. Bobby and I are geared up. If he's in the area. This is a waste of time. You know it, I know it. No, should I have? He's gone quiet. Probably staying out of the way. Speaking of which, the longer you keep me on this damn phone, the longer it's gonna take me to get rid of these damn kids. Hmm. Of course. Ktoś ma tu przyjechać, kogoś mają złapać. Dobra, Ryan, mam nadzieję, że nie stoisz jak debil pod drzwiami słuchając. Sorry, I wasn't... I wasn't listening. I was just like waiting. Like I mean, I heard. I didn't hear what you were. We're cool, champ. Just come on. It's sorry I pushed you out like that. No jest mną rozczarowany. Trudno, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Musiałem zdobyć informacje. You need a hand looking for the keys? No, end of summer, busy. You know. Anyway, you were asking me. Oh, yeah, it was just the whole animation school thing, what you thought I should do. Right. You know, listen, whether or not I should, like, leave my sister with my grandparents, since I'd have to live on campus, you know, and my mom's not exactly around, so I wouldn't want to leave Sarah on her own. You know, our family's small enough as it is. Well, family is important, Ryan. Brzmi jak ciężka decyzja. Czy szef obozu jest na pewno dobrym doradcą w tej kwestii? Z zatroskaniem. Już i tak jest nami zawiedziony. Is everything okay? You got a hot day tonight? Oh boy. Co to za pytanie? If you only knew. Okay. So, what did you need me for? You're one of my favorite counselors, Ryan. You know that. One of the good ones. Aha, reszta to chuje. But do you know how many calls I get from parents, letter after letter, with these terrified kids that they send home? Opowieści o duchach. Sikają do wyra przez pół roku później. Not scaring kids away from sleepaway camp is kind of bad for business. So maybe just ease up on the ghost stories. Jak mu będzie? I didn't realize it was such a big deal. Gotta understand the repercussions of your actions, Buster. Jak mamy iść do szkoły animacji, chociaż ja nie wiem, czy to jest takie bycie animatorem takim, że dzieci się zabawia, bo może jakby o to chodzi, skoro jest takim dobrym tutaj counselorem. Czy może szkoła animacji, bo kurwa chce animować, nie wiem, filmy animowane, tego nie wiem.
leader. Yeah. Just stick to kumbaya next time, okay? What's that? You guys don't do kumbaya anymore? Nowa generacja, staruchu. I'm outgrowing my own cliches. Seriously, Chris, what's going on? I just want to get you guys safely out of Dodge before the sun goes down. Nichuja, bo Jacob chce zaruchać. Dlaczego? Why? It's getting dark, Ryan, and it's not safe to drive in the dark. And safety is the first step towards fun. Co? Co to za jakieś teksty z regulaminu? Totalnie się to nie zgadza. No dobra, panie Hackett. Goddamn, are they? Mam wrażenie, że szykuje się tutaj jakieś polowanie, kiedy tylko wyjedziemy, ale niekoniecznie na zwierzęta. Will you say goodbye to Caleb and Kaylee for me? They sort of just snuck off. Well, you'll see him again next year. Caleb works at the scrapyard during the off-season, and Kaylee, well, she's still figuring out what she wants to do. She's got her whole life ahead of her. They both just come and go as they please, really. Teenagers, am I right? Actually, could have used the help packing up since we were short-staffed. Hey, you guys seem to manage all right. Co ty taki markotliwy jesteś, Ryan? I'll tell them both you were sad you missed them. Unlocked the van, put the keys in my pocket, came in the office. Naprawdę nie widziałeś kluczy w kubku? Let's skedaddle. No to się pan Chris zawiedzie, jak zobaczy, że auto nie odpala. I nikt się kurwa oczywiście nie przyzna, że Jacob po prostu chciał podjąć jeszcze jedną próbę przekabacenia Emmy na swoją stronę. Cokolwiek się tutaj odpierdala, będzie to miało miejsce dziś. Them's the rules, you noob. Fair point. Jeżeli wiedział, że nie będzie go miał dwa miesiące w rękach. I try not to dwell on the past, man. Good. Because it's time to dwell on the minivan. Get on with our respective lives. Move it, let's go. Chcecie mi powiedzieć, że... Ile? Siedem osób? Czy... Trzy dziewczyny i czterech facetów, siedem osób spakowało się na, z bagażami na dwa miesiące do jednego kurwa vana? Alright, let me try. What, dude, I'm telling you, alright, it's busted. Well, maybe you're doing it wrong. Well, maybe you're doing it wrong. The fuck, dude? Enough! Enough, both of you. Cię lubią, ewidentnie. Come on, come on. Chill! Chill, dude! Oho, ten zaczyna się frustrować. Damn it. Już teraz. I told you kids to check everything. Już teraz. Chris jest frustrowany. Yeah, well, coulda and shoulda doesn't mean it is, does it? Wow. Damn it. Caitlin w ogóle bardzo ambitnie założyła, że tak, tam Jake rozpierdol samochód, co się może kurwa stać, zostaniemy sobie jeszcze jeden wieczór. A czy szefa ktoś się spytał? No! No! Just stop. Let me think. Wow. Okay. Damn it. You're right, yeah. What? Yeah, you're right. Mm-hmm. Niezbyt trudne. Hey, Brian. Come here for a sec. No zdecydowanie ulubieniec pana Chrisa. Do wszystkiego go tutaj wyciąga. Make sure that everybody is inside the lodge for tonight. Lock the doors. No one in, no one out. No one. Got it? Okay. I'll be back first thing in the morning. And we'll get you all on the road. You just have to keep everyone inside. Can you promise me you'll do that? O Boże, oczywiście, że nie. Są praktycznie dzieciaki.
Dobra, niech mu będzie. Yeah, sure. We'll stay inside. Attaboy. Lock the doors. And for God's sake, keep the noise down! Ziomek wydaje się być mocno niestabilny, nie będę mu się w tej chwili stawiał. Ale szykuje się tutaj coś pojebanego w nocy. Mam wrażenie, że polowanie, o którym była mowa, to może być polowanie na to coś, co widzieliśmy w prologu. Co to było? Chuj wie. What was that about? He said to stay inside, that we're not leaving until the morning. Are you kidding me? Am. Ten się jara, ta wkurwiona. What are we supposed to do? Well, we should go inside, like he said. We could go inside until morning. Yeah. Or we could do something else. What are you talking about? Nie powstrzymam ich moją upartością. Just a bunch of grown-ass adults ready to cut loose and get down with their animal side. Oh, hell yeah! Jacob to 80% zwierzęcej strony. Why the fuck not? All right, it seems like the stars have aligned for us, no? Okay. One last epic bonfire blowout for all time. Oh, Emma dude. Niepocieszona jest. Fuck yes, I'm in. Nick, you're in. Yeah, I'm in. Dylan's in, obviously. My man, Caitlin. I go where my people need me. Yeah, okay. Em, what do you say? Co jest jednak z jej twarzą? Kurwa, za dużo botoksu. Usta zamiast się ruszać, to przeskakują. He was just trying to freak us out, you know? Like one of Ryan's stupid ghost stories. Why would he want to scare us? No, sprawiał wrażenie wystraszonego, to pewne. I don't think he was trying to freak us out, Jacob. I think he was really freaked out by something. Jesus Christ. Chris seemed real serious about this, guys. Just say you're in, man. Come on, one last night. Yeah, dude, he won't even know. I promised. No, dude. It's all good, all right? We get it. You know, you don't want to disappoint Daddy. Whatever, man. It's gonna be fine, man. Trust me. It's gonna be chill. Kto ma zginąć, ten zginie. All right. Hacketeers. Party planning committee. Let's do this. Okay. First things first. Nick and Abby, you will get some firewood. Em and I will go to the stores for some supplies. And Dylan, you just, I don't know, figure out how to charge the phones or something. All right, let's do this. Nick ma najważniejsze zadanie. Nie, Dylan ma najważniejsze zadanie. Czy tam Nick i Dylan? Nieważne. Nie, bo podzielił ich tak parkami. Kurwa mać, kiedy tu będzie jakaś wolna chwila? Nie wiem, co się dzieje. Coś tutaj celuje do nas właśnie z karabinu prawdopodobnie. Któryś z uczestników polowania i nagle widzi... O kurwa, je. What the fuck? Co tu kurwa za... Pokryty krwią wiejski strongman. Kurwa, sezon polowań na ludzi, totalnie, kurwa. O Jezus Maria, leśni kanibale. A cóż, robi się coraz lepiej, moi drodzy, coraz lepiej. A ja nawet nie mam pojęcia, w którym momencie będę mógł skończyć. O, dobra, mamy cały rozdział za nami. Nie wiem, czy też nie znalazłem tarota? No nic, kurwa, nie znalazłem. Znowu, kurwa, był tarot, którego nie znalazłem. Gdzie? Find them, please.
Mam wrażenie, że musiało być w tym jebanym dużym budynku, ale podniosłem torbę i straciłem nagle możliwość powrotu. You'd better be going. It's still early and the moon is bright, but Jesus. Time won't wait. Not for those with a story to tell. Be careful. Look out for yourselves. And look out for my cards. No próbuję, babuniu, ale nie są takie łatwe do znalezienia, kurwa. O Boże, Boże. Dobra, no. Kurwa, może jeszcze coś ze mnie będzie, może to przeżyję. Nawet nie wiem, gdzie to było. Akurat jak się rozgadałem na temat tego, że chcę, kurwa, dokładniej, powiedzmy, przeszukiwać te rzeczy. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Na razie wszystko zaczyna się rozkręcać, ale biorąc pod uwagę, że zaczyna na nas polować wielki, kurwa, umięśniony wieśniak i dziadyga z karabinem snajperskim, to... No nie zapowiada się nic dobrego. Do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.